Na stula seminarium w Częstochowie, współorganizowane przez klub Wydragiem i Star Częstochowa. Witaj, Pawle. Witam serdecznie. Jesteśmy właśnie po zajęciach dla młodszej grupy, dzieci, młodzież. Wszyscy w judogach. Dla Ciebie jako judoki to taki chyba dosyć widok miły, który sprawia, że serce rośnie, prawda? Nie, jak najbardziej. W judodze czuję się dosyć pewnie. Cieszę się, że jest jeszcze dużo młodzieży, która chce uprawiać tą dyscyplinę. Więc jeżeli zdarza się okazja, żeby gdzieś pojechać, coś pokazać, zachęcić do uprawiania tej wspaniałej dyscypliny, to jeżdżę i pomagam. No właśnie, być może wśród tych młodych ludzi są następcy Pawła na stuli i może przyszli mistrzowie olimpijscy. Bardzo bym chciała, ponieważ jak wiemy, od mojego medalu z igrzysk w 96 roku nie możemy przełamać tego i nie udaje nam się zdobyć na kolejnych igrzyskach medalu. Tutaj trenując z tą młodzieżą widziałem kilka osób, które dobrze rokowały na przyszłość. Tak, dają sobie radę i rzeczywiście mają talent ruchowy, co jest bardzo ważne w judo. Natomiast co będzie za 10 lat, nie wiadomo. Miałem wielu kolegów, którzy byli bardzo sprawni, bardzo bystrzy i naprawdę sobie dobrze radzili na macie, natomiast nic wielkiego nie osiągnęli, więc tutaj na pewno dużo szczęścia trzeba mieć, trafić na dobrego trenera, na dobrych ludzi przede wszystkim. I trzeba cały czas chcieć, żeby się po prostu nie zniechęcać. Jest to ciężka dyscyplina, więc trudno tą taką dorastającą młodzież namówić na to, żeby poświęcili się tej dyscyplinie, bo jest ciężka. Jasne. Spotkałem się z teorią, że właśnie dla młodych ludzi chcących zacząć przygodę ze sportami walki, ze sztukami walki, najlepsze jest właśnie judo. Czy Ty podzielasz tą opinię? Znaczy, ja uważam, że generalnie jeżeli chodzi o dzieci, o sprawność ogólną, myślę, że judo i zapasy są to dyscypliny, które są na najlepsze, jeżeli chodzi o taki ogólny rozwój młodego człowieka. Uczą naprawdę takiej wszechstronności i sprawności ogólnej. I też później też dobrze wpływają na organizm i na to, jeżeli teraz mamy rozkwit i bardzo popularny jest MMA. O wiele łatwiej takim młodym, dorastającym chłopcom, prawda, zacząć MMA, kiedy mają tą bazę właśnie czy zapasów, czy judo. No właśnie, teraz seminarium dla dzieci, dosłownie za chwilkę już seminarium dla starszej grupy. To będzie, co to będzie? To będą elementy judo w MMA? Jaki będzie plan na to seminarium? Zobaczymy, czego będą chcieli. To w zależności od tego, co na co będą mieli ochotę, to ja ze swojej strony będę starał się tutaj coś przekazać. Będę się starał pokazywać to co umiem, to co mi się udawało wykonywać w judo, a potem też w MMA, czyli przydatne techniki, które warto znać. Jasne. Ja nie mogę nie zapytać o Pride, ponieważ jestem wielkim fanem tej nieodżałowanej pamięci organizacji. Powiedz mi, jak się czujesz, będąc częścią tej wielkiej historii, jaką napisało Pride? No fajnie, jestem jedynym Polakiem, już tego nie będzie drugiego Polaka, który wystartował w tej największej federacji swojego czasu na świecie. Fajnie, niesamowite przeżycie, naprawdę to była organizacja, która naprawdę jako robiła galę, to ta gala była naprawdę na bardzo wysokim poziomie, więc to trzeba było przeżyć. Ja walczyłem na takiej gali noworocznej, gdzie na hali było prawie 50 tysięcy ludzi, na hali, tak. I wszystko było tak fajnie zorganizowane, że tam nie było do czego się przyczepić, naprawdę. My byliśmy tam traktowani, bogowie, kurczę. Także to niesamowite przeżycie i szkoda, że tej federacji nie ma, bo naprawdę była taka przeciwwaga, jeżeli chodzi o UFC, także szkoda.
A powiedz mi, czy był taki moment, że po złożeniu podpisu już z tą umową Sprite, już było wiadomo, że pójdziesz w stronę MMA, czy był taki moment, w którym pomyślałeś, matko, co ja robię, w co ja się pcham, w ogóle o co chodzi? Oczywiście, był. Był taki moment, szczególnie przed pierwszą walką, kiedy byłem w szatni, kiedy wychodziłem do ringu, to miałem takie myśli i się zastanawiałem, no, to tego nie zapomnę, no, szok, stres niesamowity. Zaczynałem coś w wieku 35 lat, coś nowego, gdzie no, w tym wieku raczej powinno schodzić na emeryturę, a nie zaczynać nową przygodę w sporcie bardzo ciężkim, bardzo wymagającym, także no, tego nie zapomnę, no. Ale no. Powiedziało się wtedy A, trzeba było powiedzieć B, więc nie miałem wyboru, tym bardziej, że wiedziałem, że wtedy akurat była transmisja na Polskę, tak. Bardzo dużo kibiców. No, byłem jednym z nich. Właśnie, czekało na tą walkę, więc no, ja miałem tylko założenie takie, żeby wstydu nie przynieść, żeby wypaść jak najlepiej potrafię. Wiedziałem, że mam duże braki techniczne, że no, moje przygotowania trwały bardzo krótko, bo niecałe tam chyba 4 miesiące, więc no, to były moje początki MMA, więc no, strach był ogromny, stres i tego nie zapomnę. Jasne. Jeszcze tylko dwa pytania o KSW, bo chłopaki już czekają, żeby nie przedłużać. Już dzisiaj KSW, po raz kolejny KSW, po raz pierwszy w klatce. I jak ty to widzisz? Czy ta klatka to jest dobra zmiana? W oktagonie. Czy ten oktagon to jest dobra zmiana? Czy dobra? No to się okaże. No. Widocznie, jeżeli federacja KSW zdecydowała się na oktagon, to znaczy, że po prostu jest zapotrzebowanie, jest chęć, żeby te walki odbywały się w oktagonie. Na pewno, jeżeli chodzi o taką stronę techniczną, to trudniej to może skręcić, prawda? I te kamery inaczej muszą być ustawione. Natomiast jeżeli chodzi o samych zawodników, no to wiadomo, jednemu będzie pasowało bardziej będzie pasował ring, drugiemu oktagon, w zależności od tego, z jakiego stylu się wywodzi. Zobaczymy, no. Coś nowego. Ja myślę, że po tej gali się okaże, czy to był trafny wybór, czy nie. No właśnie, a na kogo z zawodników najbardziej liczysz? Komu kibicujesz? Piotrkowi Strusowi to na pewno. Komu jeszcze? No Piotrkowi szczególnie, tak, bo jest to zawodnik z mojego klubu. I głównie jemu, natomiast oczywiście każdemu Polakowi, który walczy. Jestem patriotą, więc każdemu Polakowi, który walczy z obcokrajowcem, to będę kibicował, niezależnie czy go lubię, czy nie. No już. A kiedy ciebie zobaczymy w KSW? To była mowa, ewentualnie walka z Mirszym Podzianowskim, może pożegnalna? Jak by to wyglądało? Nie wiem, nie do końca ode mnie to zależy. Ja ze swojej strony jestem otwarty na wszelkie propozycje i wiem, że ten rok będzie raczej moim ostatnim rokiem i będę chciał już odpuścić się. Natomiast zobaczymy, no może, we wrześniu, może będzie jakaś walka. Paweł Nastula versus Mariusz Puniacki, tego Ci życzę przede wszystkim, tej walki na pożegnanie. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Nie przedłużam już, bo następna grupa. Dzięki bardzo. Dzięki.